że celem naszym jest ograniczanie smogu, ograniczanie cząsteczek smogu, które są po prostu szkodliwe dla zdrowia. Więc liczymy na to, że ta inwestycja przyczyni się zarówno do poprawy jakości naszego środowiska, jak również do poprawy jakości życia w gminie. Panie prezesie, chciałbym bardzo podziękować panu prezesowi, bo w ostatnim okresie czasu przychodzi nam podpisać już kolejną umowę związaną właśnie z walką ze smogiem. Niedawno podpisywaliśmy w Urzędzie Gminy i tutaj dziękujemy za ogromne wsparcie, które uzyskaliśmy w największym województwie pomorskim. Ponad 12 milionów 700 tysięcy, które będą przeznaczone na właśnie poprawę mieszkań w obiektach i budynkach wielomieszkaniowych. To kolejny element poprawy jakości stylu nie tylko życia, ale odnośnie poprawy właśnie ochrony środowiska. Były z wojewódzkiego funduszu, to one były na ochronę środowiska, był efekt ekonomiczny, tak jak pan prezes powiedział. Była to modernizacja kotłów, było to pylanie i było to, co pan burmistrz powiedział, przyłącza obiektów, które miały indywidualne źródła ciepła. Niedawno też podpisywaliśmy umowę właśnie na nowe osiedle, tam dość znaczna ilość budynków została podłączona i mamy nadzieję, że ta inwestycja, o której dotacji dzisiaj będziemy podpisywali, to jest inwestycja, która jest rozwojową inwestycją, bo dalej planujemy od tej sieci wykonane iść tereny inwestycyjne byłego PKS-u, hotelu, szkoły, więc to będą kolejne obiekty, które będziemy włączali do systemu scentralizowanego, a system scentralizowany, tak jak już przedtem też wspominałem, jest bardziej efektywny, bardziej sprawny i my mamy urządzenia, które oczyszczają dość dokładnie spaliny, więc ten efekt ekologiczny i emisja zanieczyszczeń jest znacznie niższa niż w indywidualnych źródłach.